Czas oczywiście pędzi. Minęła godzina 9.30, czyli czas na, przepraszam, 8.30. Och, serwis informacyjny w TVP Info. Będzie działa się teraz magia. Tak jest. Bo razem z nami Słowianki. Słowianki. Dziewczyny z pazurem i to nie jest paranoja. Nie. Dobre. Kleo, Daria, Mark. Cześć, witamy. U nas żadnych wpadek nie ma. No i słuchajcie, my Słowianie... No, powiedziałaś, żadnych wpadek nie ma. No właśnie. No i wygrykała. To wy rozmawiajcie, a ja pani pomogę. Pomóc pani, to pani pomogę. Profesjonalna do końca. Kochane. A my łączymy się z Michałem Bruszewskim z Defense 24. Dzień dobry panu. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry widzom. Ja pana nie słyszę. Możemy poprosić reżyserkę, żebym pana usłyszał. Halo, halo. Bo pan mnie słyszy najwyraźniej. Ja słyszę, tak. O, i teraz się słyszymy. Znakomicie. Dobrze. Bałem się, że będziemy językiem migowym rozmawiać. Trochę by to potrwało. Zwłaszcza, że ja nie znam. Teraz dziki będą w akcji, które grały w piłkę na boisku. Takie nagranie z Gdyni dostaliśmy na Kontakt 24. Jego autorka zauważyła dziki na jednym z boisk niedaleko ulicy Reja. W centrum miasta. Na filmie widać dwa dziki, najwyraźniej zafascynowane pozostawioną piłką. Biegały za nią po boisku, które znajduje się w pobliżu placu zabaw, gdzie zwykle bawią się dzieci. Szczęśliwie nikomu nic się nie stało, ale sytuacja mogła być niebezpieczna. Dziki coraz częściej wychodzą z lasu w poszukiwaniu jedzenia. Straż miejska apeluje o ostrożność w takich sytuacjach. W tym przypadku w pobliżu boiska znajduje się śmietnikowa altana. Dziki przewróciły ją, szukając pożywienia. Później, jak widać na nagraniu, znalazły na boisku piłkę i zaczęły się nią bawić. Po przybyciu miejskich strażników zwierzęta uciekły. Jaki był wynik meczu, tego nie wiemy. Cyfrowy Polsat, 30% na minusie, JSW, CD Projekt i KGHM. MWiK, podobnie jak WIG20, ma za sobą najlepszy rok od 14 lat. Wygrywa Andreas Wellinger, pierwszy konkurs w ramach turnieju czterech skoczni i oczywiście jest szansa na to, że być może Niemcy będą się cieszyć po raz pierwszy z sukcesu niemieckiego skoczka, po raz pierwszy od 22 lat. My cieszymy się jednak z tego, że być może jest gdzieś to światełko w tunelu, jeżeli chodzi o polskich skoczków, dlatego że przecież wiemy, jak ten początek sezonu wyglądał. Koszmarnie. Potem znowu cieplej, potem znowu chłodniej, a po 10 stycznia 8 stopni i 5. I taka huśtawka czeka nas, no i zdaje się, że przez cały rok. Do zobaczenia. Tak? Nic. Nie patrzyłem, ale myślę, że dupa. Tak, dupa. Ciepło. Ciepło i mokro.